Przed nami ostatnia prosta sezonu 2010-2011. Rozegramy 3 mecze w ciągu tygodnia. 3 mecze, które odpowiadają ostatecznie na zespół, na którymś miejscu w Ekstraklasie. Wiemy już, że na pewno widzę, będziemy w przyszłym roku grali. Mamy wystarczająco punktów, mamy licencję, także nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy za rok, nie za rok, za kilkanaście tygodni zagrali ponownie w Ekstraklasie. Jest to dla nas bardzo ważny mecz, mówiąc tu o meczu z Krakowią. Mecz, który z naszego punktu widzenia zdobycia punktowe przybliża nas do czołówki. Będziemy mogli te dwa kolejne mecze zagrać o jeszcze wyższe cele. Dlatego z takim nastawieniem jedziemy. Chcemy zagrać w optymalnym składzie. Bez względu na to, kto zagra, czy to będą młodzi, czy starsi zawodnicy. Nasze cele jest taki sam. Chcemy wygrywać spotkania. Okazja ku temu jest doskonała. Krakowia ma świetny stadion, bardzo dobre boisko i bardzo dobry zespół, gdzie wygrywa mecz za meczem wiosną na swoim boisku. Niewiele zespołów udało się tam wywieźć punkty. Mam nadzieję, że widzę będzie ten zespół, który po meczu będzie mógł być zadowolony. W ostatnim meczu z Zaglębem zapewniliśmy sobie utrzymanie w Ekstraklasie, ale cały czas jesteśmy skoncentrowani i idziemy do Krakowa, żeby wygrać ten mecz. Po zapewnieniu sobie już matematycznego utrzymania widać, że gdyby nowy duch wstąpił w drużynę, zaczynamy spoglądać w górę tabeli, bo wiemy, że te zespoły z dołu już nas nie dogonią, chociaż bezpośrednio za nami zespoły mają wielką do nas stratę. Przede wszystkim chcemy, żeby podkreślić naszą niezłą grę, jeśli wiosną, bo rozegraliśmy kilka dobrych spotkań, zdobyliśmy kilka ładnych bramek, przeprowadziliśmy kilka dobrych akcji w dobrym tempie. Oczywiście to były słabsze momenty, ale ten tydzień może podkreślić jak gdyby to dobre wrażenie, które widzę w Ekstraklasie i na tym się skupiamy. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy jest możliwość włączenia się do walki o czołowe lokaty, za tym idą pieniądze, bo to są olbrzymie pieniądze, jedno miejsce to ponad 200 tysięcy złotych dla klubu. Biorąc pod uwagę, że nigdzie tych pieniędzy nie jest za dużo w polskich klubach, no to my też mamy tego świadomość, że dobre miejsce w lidze to też lepsza przyszłość dla nas następne sezony. Najważniejsze oczywiście teraz mecz jest z Krakowią i na to skoncentrujemy się, tak? Jeżeli uda się wygrać na mecz, to będziemy patrzeć tak.